Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy z Sokolnik w 2023 roku do zdarzeń wyjeżdżali 37 razy, w tym 22 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń i 3 fałszywych alarmów. Pod względem wyjazdów OSP Sokolniki zajmuje drugie miejsce w gminie Gorzyce. Koszty utrzymania jednostki z budżetu gminy Gorzyce w 2023 roku. Na wydatki składają się m.in. koszty mediów, zakup paliwa, ubezpieczenie, wypłaty ekwiwalentów, koszty pracy kierowców, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, zakup mundurów, ubrań koszarowych, środki czystości, przeglądy i badania lekarskie. Natomiast w latach poprzednich koszty utrzymania jednostki z budżetu gminy kształtowały się następująco. W 2015 roku wybudowano blaszany garaż za kwotę 8800 zł. W 2017 zakupiono łódź ratunkową za kwotę 82 500 zł, a w 2020 roku zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 850 000 zł oraz rozbudowano remizę o część garażową za kwotę 337 000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna liczy 64 druhen i druhów, w tym 22 członków czynnych OSP wyznaczonych do składu osobowego jednostki operacyjno-technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach. W minionym roku jednostka uczestniczyła w zawodach i ćwiczeniach m.in. Renegade Sarek z ćwiczeniach taktyczno-specjalnych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Gorzycach MDP Dziewcząt. Druhny i druhowie brali udział i zabezpieczali wydarzenia o charakterze gminnym. Ostatnie 5 lat obfitowały w niespotykane do tej pory wydarzenia. Między innymi w 2020 roku ogłoszono pandemię koronawirusa, a w lutym 2022 roku rozpoczęła się zbrojna agresja Rosji na Ukrainę. W organizację pomocy włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. W czasie pandemii do najważniejszych zadań skierowanych do straży należało m.in. dystrybucja maseczek wśród mieszkańców i środków do dezynfekcji. Kolportaż ulotek odnośnie COVID-a i punktów. Najważniejsze zadania realizowane we współpracy z samorządem w związku z agresją Rosji na Ukrainę to m.in. pomoc przy organizacji miejsc noclegowych, dyżury na granicy w punktach recepcyjnych, pomoc przy organizacji pomocy humanitarnej, pomoc przy wydawaniu produktów w gminnym punkcie wolontariatu, przekazanie sprzętu strażackiego dla Państwowej Służby Ukrainy dla spraw sytuacji nadzwyczajnych w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną. W planach inwestycyjnych jest remont części socjalnej wraz z przebudową dachu i wieży.